Cześć, witam Was na swoim drugim filmie. Zaczynamy od kawki z palarni Hype. Się przelewa klasyk. Jest to Brazylia z domieszką ziaren z Afryki. Kawa jest bardziej słodsza niż kwaśna. Więc jak ktoś lubi kawki z niższą kwasowością, zapewne mu zasmakuje. Wybór, na jaki dzisiaj padł, jest to bajka muzyczna Zaczarowany Las. Czemu akurat bajka? Z prostej przyczyny. Z braku bajek na winylach w dzieciństwie i chęć poszerzenia kolekcji o kolejne czarne krążki. Pokrótce o bajce mogę powiedzieć tyle, że opowiada historię o czterech chłopcach, muzykę stworzył Mieczysław Janicz. I bajka porusza różnego rodzaju tematy. Nie są to tylko piosenki, ale także przemyślenia na temat, jak szacunek dla natury i ludzkich zachowań. Dla mnie, dla dorosłego też daje do myślenia. W bajce również pojawia się motyw mroczności, tajemniczności i niepewności, co dodaje głębi i różnorodności przy odsłuchu. Płyta jest przepełniona różnymi piosenkami dla dzieci, które wspaniale wprowadzają słuchacza w historię, łącząc radość z tajemnicą. Muzyczne doświadczenie, jak i fabuła bajki, łączy w sobie emocje, co sprawia, że płyta jest interesująca i warta uwagi nawet dla dorosłego słuchacza, który może włączyć dziecięcą wyobraźnię. Z tego, co się orientuję, owy album chyba gdzieś tam lata po YouTubie, więc można go sobie przesłuchać nawet na dobranoc do snu, żeby go sprawdzić, nie, kup nie mając gramofonu do odsłuchu. Pozdrawiam serdecznie, to na tyle dzisiaj i zapraszam na kolejny film. Cześć!